Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy smucić wieściami z rynku nieruchomości, bo jest ich kilka, co najmniej trzy i to takie dwojakie. Po pierwsze, spełniły się przewidywania tego, o czym na tym kanale mówiliśmy już w listopadzie zeszłego roku, że ustawa o bezpiecznym kredycie może mieć złe skutki dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie, i o tym opowiem w tej audycji. Po drugie, o czym opowiem, to jest to, że na szczęście nasi obywatele wykazują się dużą znajomością ekonomii i wiedzą, co mają zrobić i jak się dostosować do zmiennych sytuacji. A trzecia wiadomość jest taka, i dobra, i zła. Dobre to jest to, że nasz rząd i ustawodawca zauważyli problem wynikający z handlu cesjami, umów deweloperskich, czy też umów rezerwacyjnych, ale zła jest taka, jak to rozwiązują, bo na razie można powiedzieć hulaj, dusza, piekła nie ma. O tym będzie w tej audycji. Zapraszam Cię na audycję, jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, Oczywiście musisz subskrybować ten kanał, bo tu znajdziesz właśnie informacje o zmianach w prawie, trendach nieruchomości i istotnych rzeczach związanych z rynkiem nieruchomości. Prosimy także, pisz nam w komentarzach o czym chcesz nowe audycje, bo po prostu chętnie robimy audycje pod wasze zamówienia. I po kolei te trzy sprawy. Zacząłem od tego, że my, wbrew temu, co twierdził minister, uważaliśmy na tym kanale, że ustawa o bezpiecznym kredycie, o pomocy państwa w kupnie mieszkania przyczyni się do wzrostu cen mieszkań. I tak się oczywiście stało, a nie tak jak minister mówił, że nic to nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo oto jest bardzo ciekawa reakcja różnych stron transakcji. Po pierwsze, po te mieszkania, po nowe rezerwacje popędzili ludzie, którzy chcą zarabiać na sesjach i nie myśl sobie, że oni jakiekolwiek szkody poniosą, nadal mogą to robić i nadal robić mogą z korzyścią, a o tym powiem trochę dalej w tej audycji, dlaczego tak jest. Po drugie, po te Nowe rezerwacje popełni, popędzili również ci, którzy uwierzyli, że będzie ta ustawa o tanim kredycie i uznali, że mogą być beneficjentami tego taniego kredytu, i pomyśleli sobie zaraz: Boże, jak wszyscy tak się rzucą nagle na te nowe mieszkania. To lepiej je teraz rezerwować, bo potem ceny będą wyższe. Przypominam, że taką graniczną datą wejścia tej ustawy w życie to jest 1 lipca 2023. Po trzecie, pomieszkania również popędzili ci, którzy nie są beneficjentami tego kredytu, ale albo ich stać na kupno własnego mieszkania dla siebie, albo chcą kupić mieszkanie na inwestycje i oni sobie pomyśleli, zaraz jak wejdzie ta ustawa o tanim kredycie, to mieszkania będą droższe. W związku z tym lepiej zarezerwować to teraz. Nic dziwnego w takim razie, że zrobił się ruch u deweloperów. Deweloperzy, co ciekawe, jakoś z dużą ostrożnością podnoszą, podchodzą do tej ustawy, dlatego że ok, teraz widzimy ten run, ten pęd po te rezerwacje, po te umowy deweloperskie, teraz. Ale czy ten pęd się skończy 1 lipca, czy kilka dni po 1 lipca, czy 1 sierpnia? Kto wie. Pytanie. Co będzie w sierpniu nakręcało rynek mieszkaniowy? Deweloperzy boją się, że to jest chwilowy taki wzrost zainteresowania. Zobaczymy, czy tak będzie, ale widzą, że na razie sytuacja gospodarcza na świecie jest niepewna, mogą rosnąć ceny produkcji, więc specjalnie nie zwiększają podaży nowych ofert. No zresztą dlatego, że mają na razie klientów, którzy chętnie. Pro, na te obecne oferty, no to jest okazja podnieść cenę i sprzedawać, zawierać te umowy. To wszystko wiąże się oczywiście z tą drugą częścią, która mnie cieszy, no bo to znaczy, że nasze społeczeństwo, ci wszyscy, którzy zareagowali na tą ustawę, tak jak właśnie napisałem przed chwilą, znają się na ekonomii i wiedzieli jakie będą skutki zapowiadania nowego prawa na ponad pół roku przed jego uchwaleniem i że to spowoduje po prostu wzrost cen, więc okazują się zapobiegliwi i nie uwierzyli w zapewnienia ministra, który jeszcze nie tak dawno słyszałem, że nie, nie, ta ustawa to w ogóle nigdy nie spowoduje wzrostu cen mieszkań. Ona spowoduje, że deweloperzy zaczną nagle na potęgę budować mieszkania. Jak widać, na razie stało się odwrotnie. Oczywiście, za parę lat może się to zmienić, ale. Raczej jest to na razie wlewanie pieniędzy na rynek o bardzo małej podaży, czyli wzrost cen. Dlaczego powiedziałem punkt trzeci? Że hulaj dusza, piekła nie ma, i jeżeli chcesz zarabiać na sesjach, to jeszcze możesz z tego skorzystać. Ano dlatego, że pewnie słyszeliście o tym, że jest autopoprawka rządu, która jest kilka takich autopoprawek do tej ustawy, i Pewnie jak słyszeliście w mediach, ta autopoprawka sprowadza się do tego, że będzie ograniczona możliwość robienia cesji, to znaczy cesje umowy tej rezerwacyjnej, tej takiej prostej umowy, w ogóle nie będzie można zrobić takiej cesji, no chyba, że na członka najbliższej rodziny z pierwszej, drugiej grupy podatkowej, jeżeli chodzi o podatek od darowizn i spadku. A jeżeli ma być to... Umowa deweloperska, no to taką sesję można zrobić raz na trzy lata. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to omawiałem w poprzedniej audycji i link na dole zamieszczam. Tam było więcej powiedziane na ten temat. Ale uwaga, czy zauważyliście, żeby pisano powszechnie, kiedy wchodzi w życie ta poprawka i przede wszystkim czego ona dotyczy? Otóż. W tych autopoprawkach jest wyraźnie powiedziane, że te ograniczenie możliwości cesji nie dotyczy umów, które zostaną zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy tej o pomocy państwa w zakupie mieszkania. Czyli to oznacza, że ta ustawa jest dopiero jeszcze w Senacie będzie procedowana, potem musi wrócić do Sejmu, potem musi ją prezydent podpisać, potem musi być opublikowana i dopiero wtedy po jakimś czasie wejdzie w życie. Co oznacza, że do czasu wejścia w życie tej ustawy spokojnie możesz iść i zawierać umowy deweloperskie lub umowy rezerwacyjne, blokować mieszkania powodować też ich wzrost przez swoje blokowanie, a potem będziesz mógł mogła taką umowę komuś scedować. Tak to yy, wygląda, no chyba mniej optymistycznie niż to co wyczytaliście w prasie, bo już widzę też niektórzy nawet w komentarzach na naszym kanale mówią o tym, OK, yy, zostały zablokowane cesje. Nie, 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 one nie zostały zablokowane. One dopiero będą, ale to tak w praktyce oznacza, że owszem, słusznie, te cesje zostaną zapry, zablokowane. Słusznie, dlatego że faktycznie ja się zgadzam tutaj yy, z y, rządem, który postulował wprowadzenie tej poprawki, że nadmierny handel cesjami powoduje po prostu podnoszenie cen mieszkań dla tych osób, które naprawdę. Chcą je kupić, a po prostu w danym momencie albo nie miały możliwości kupna mieszkania, albo też po prostu się zagapiły. To jest taka walka ze spekulacją, i szczerze mówiąc, ja ją popieram, ale ta walka jest dopiero na przyszłość. A zamieszanie i ten nagły boom teraz. W tym momencie występujący w nieruchomościach, co było pewne, i o czym już, jak powiedziałem, mówiliśmy już w listopadzie, zeszłego roku 22, to ten nagły boom spowodował zarobek teraz. To teraz jest to nasilenie handlu sesjami kupowania tych sesji, rezerwowania i ci ludzie mogą po prostu sobie swobodnie obracać. Tymi mieszkaniami i te cesje mieć. Szkoda, że władza nie wpadła na tę światłą myśl wcześniej. Bo tak szczerze mówiąc, to w ogóle ta poprawka dotycząca cesji, to ona wchodzi niejako przy okazji tej ustawy o pomocy państwa w nabywaniu mieszkań, ale ta poprawka jest poprawką do tak zwanej ustawy deweloperskiej, więc mogła być. Spokojnie wprowadzona dużo, dużo wcześniej, niezależnie od tego, czy wejdzie w życie ustawa o, tym, o tej pomocy państwa, o tym y, tanim y, kredycie, też między innymi. To też pokazuje, że jeżeli chcesz wprowadzać jakieś ustawy, to powinieneś wiedzieć, że ludzie reagują na zapowiedzi. Tak na rynku nieruchomości, jak na giełdzie, na wszystkich rynkach, zawsze jest taka dyskontowana przyszłość. I ludzie, jeżeli pomyślą sobie, że dane prawo wpłynie w ten sposób, że zwiększy ceny jakiegoś dobra, no to oczywiście rzucą się na kupowanie tego dobra. A ponieważ to nie będzie jedna osoba, która tak pomyśli, tylko tak pomyśli wiele osób, no to więcej ludzi będzie. Takie dobro rezerwowało, i to jest po prostu naturalne. A odnosząc się do rynku nieruchomości, polskiego rynku nieruchomości, jako do czegoś, co trwa dłużej i na pewno nie skończy się 1 lipca 2023 roku, to naprawdę jestem bardzo ciekaw. Jak będzie on wyglądał we wrześniu czy na jesieni tego roku? Jeżeli nie zajdą żadne nieprzewidziane jakieś czynniki zewnętrzne, czyli gospodarka będzie się rozwijała tak, jak się rozwija, i jeżeli już wynik wymrze trochę ten zapał do podpisywania tych umów rezerwacyjnych, bo jestem też przekonany, że pewnie ci, którzy myślą teraz właśnie o tym tanim kredycie, że go dostaną, albo ci, którzy spekulują na sesjach, no to z pewnością, albo ci, którzy, których stać na mieszkanie, ale chcą je kupić teraz dla siebie, bo nie będą, a nie będą podlegali temu kredytowi, to właśnie teraz udali się na zakupy i jest bardzo prawdopodobne, że końcówka tego roku, druga połowa po wejściu tej ustawy, już nie będzie miała takiego, Parcia na zakup. To jest jeden z możliwych scenariuszy, ale bardzo prawdopodobny. W ogóle zauważyłem, że u nas lubi się ten rynek nieruchomości nakręcać jakoś tak w połowie roku. W zeszłym roku to była data wejścia ustawy deweloperskiej i taki wysyp troszeczkę ofert nowych deweloperskich, po to, żeby uciec przed restrykcyjnymi przepisami. Tej nowej ustawy deweloperskiej. No a w tym roku mamy zafundowany wyścig po rezerwacje związany z tanim kredytem. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcecie więcej wiedzy, korzystajcie koniecznie z naszych szkoleń o rynku nieruchomości na symen24.pl. Tam są szkolenia dla inwestorów i dla pośredników. Zapraszam. Piszcie nam w komentarzach o czym chcecie audycję. Zachęcam również do wspierania naszego kanału, bo w tych filmach przeznaczonych dla wspierających znajdziesz dużo różnej wiedzy. Na przykład wiedzę właśnie o ustawie deweloperskiej. Cześć, trzymajcie się.